15 października. Jeszcze ciemno, bo mam 6.55. Jesteśmy dzisiaj z panem Maćkiem z Płocka po BMW. Jak widzicie na załączonym obrazku ta BMW. Spotkaliśmy się dość wcześnie, bo sprzedawca spieszy się do pracy. I jesteśmy już umówieni pod Wydziałem Komunikacji. No, na razie czekam, aż się rozwidni. Oto nasza bohaterka, już za dnia. Rozjaśniło się i można filmować. Jesteśmy w salonie BMW w Köln. Chcemy potwierdzić pewne spostrzeżenia, które mamy po oględzinach tego auta. Auto kupione, jesteśmy na stacji, tak w telegraficznym skrócie, 2008 rok, 227 tysięcy, dwóch właścicieli. Ostatni miał auto od kilku lat, nie wiem, od 4 czy od 5. Pierwsza rejestracja 2008, to mówiłem. Za 10900 zostało to auto wystawione, za 10 udało się nam to auto kupić. Auto miało szkodę, zdaje się, że od strony kierowcy auto zostało przerysowane przez jakąś ciężarówkę. I to się działo za tego właśnie właściciela, który nam to auto sprzedawał. Auto było lakierowane i naprawiane w BMW. Naprawa kosztowała chyba 7,5 tysiąca euro, więc to była dość duża szkoda. Co jeszcze? Odkryliśmy, że lakierowany był dach. Właściciel obecny nic na ten temat nie wiedział. Dużej szkody nie było, musiał być dach porysowany, bo szyby są całe, słupki są całe. Widać jest tylko dach polakierowany. Pojechaliśmy właśnie dlatego do BMW, żeby sprawdzić, czy mają jakąś adnotację o tej naprawie. No niestety żadnej adnotacji nie ma.
Więc musiało się to zdarzyć za pierwszego właściciela i musiał to naprawiać, czy musiał polakierować ten dach gdzieś poza serwisem BMW, bo BMW, tak jak powiedziałem, żadnej dotacji o tym nie było. A ten właściciel no, o to bardzo dbał. Z każdą pierdołą właściwie jeździł do BMW, do serwisu. Ma na to mnóstwo rachunków. Z BMW otrzymaliśmy również wydruk chyba 20-stronicowy ze wszystkich serwisów, także auto z potwierdzonym przebiegiem, z potwierdzonymi serwisami, bardzo zadbane. 10900 wystawione, za 10 sprzedane i jedzie właśnie do Płocka. A tablica dzisiaj 75 chyba i plus 10 albo plus 15, albo 70 plus 15, czyli 80 jedziemy. Do zobaczenia.